Siemano, wariaty. Boże, jak ja sporo nie nagrywałem. Stoję sobie aktualnie na... Znaczy sporo nie nagrywałem, no trochę zmęczony, trochę praca i... Boże, jakie mam włosy, kurwa. Co tu się dzieje? Stoję sobie na Razoglagu aktualnie. Mam 59 level i w sumie was zaraz zaskoczę. Czemu mi się ten Razoglag niby pojawia na timerze i w rzeczywistości tutaj też jest, ale nie ma go tu. Boże, mam dziwne włosy. Stoisz sobie na tym Razoglagu chyba i od 7 bić, 8 bić, cały czas ja go ubijam, bo tutaj jeszcze jakiś ziomeczek sobie stoi, a tutaj czerwonych mapek nie ma i się ten ziomeczek trochę wkurwia, jak tutaj widzę. Mamy dzisiaj wtorek, mamy godzinę 20:10, to wiecie co sobie, gdzie sobie pójdę? Na krwawołaźnie, bo akurat do 59 poziomu jest, więc mogę sobie iść. Szkoda, że nie mam tarczy jeszcze na 59 level z... Ja nawet nie wiem, gdzie jest ta krwawołaźnia. Czajcie? Mam 20 minut do tego, więc jeszcze na spokojnie sobie możemy tam iść. Dobra, jest ten. Jest Razoglag. I się okaże pewnie, że jak zacząłem teraz nagrywać... A, oczywiście mój. Raczej tak nic nie zdobędę z niego i nie zdobyłem. Mogłem sobie jeszcze pobrać ten licznik ubić. Ty kurwo jebana! Nie, no, nie dziwię się, jak mu wypierdalam. Jak ty niemiły jesteś. Ej, no naprawdę jest mi przykro teraz. Zwyzywał mnie. Zachował się jak najgorszy chami prostak. Łobuzista nawet, że tak powiem. Ten, co do tych ogólnie kamyków. A właśnie, zobaczę sobie jeszcze ten. Margonem. Znaczy, w sumie jak mi napisał, żebym wypierdala, to rzeczywiście zrobiłem. Margonem krwawo właśnie, tak. Część druga. Akurat do 59 poziomu. Jest, to jest wtorek. Jest to u jakiegoś Badura. Wkurwiłeś mnie, idę grać w CS-a. Dobra. A ja w Lola. No i fajnie. To się chyba trochę już... Dogadaliśmy. Ale dawno w CS-a nie grałem w sumie. Jakby chciał, to ja bym mógł z nim w grupie stać, no tylko nie kiedy ktoś tak zachowuje się dosyć... Aha, przeteleportowało mnie. Ej, nie, ja nie chciałem tutaj. Nie, bo jest taka ogólnie opcja, że możecie sobie codziennie odbierać ten kamyczek. Jak macie 30 tych kamyczków, to możecie sobie z tego jakieś nagrody brać. Znaczy nagrody. Chyba te właśnie przedmioty do ekwipunku, z tego co wiem. Dobra, niemiły kolega. Nawet nie wiem, jak zamykać ogólnie te okienka. Nie wiem, jestem głupi. Dobra, nieważne. O, właśnie, i codziennie ponoć można odbierać coś takiego i można to wymieniać. Jakoś bardzo w tym nie siedziałem. Ogólnie po XP-em sobie wbiłem ten 58 level. Chciałem sobie karmazyna poszukać, bo do karmazyna możecie bić do 58. W międzyczasie sobie jeszcze po XP-em. W sumie XP-em na tych, na Vermontach, na galaretkach i tak dalej. I tyle. Tutaj możecie to wymieniać. No. No te skrzynki jakieś. Aha, i z tych skrzynek chyba właśnie te przedmioty latają. A nie wiem, za to się chyba właśnie ulepsza to. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, nie wiem dokładnie jeszcze tak. Aż takim bystrym człowieczkiem to ja nie jestem w tej grze. Okej, ty mi nic nie powiesz, ty też mi nic nie powiesz. Dobra, nie wiem. Jak na razie to mam 3. Dużo tego nie jest. Możemy sobie zaraz właśnie iść do tego. Do Tornek i weźmiemy udział w krwawej łaźni. Krwawa łaźnia jest od 20 do 20:30. Możemy wyjść minimalnie 20:36, z tego co czytałem. Jak to jest tam? Tak, 20:36, ale musimy wejść do 20:30. Jeszcze mamy trochę czasu, więc bez spiny. I tak pewnie scenariusz będzie wyglądał tak, że ja sobie tam wejdę i wyjdę po 30 skutach, jak ktoś mnie zabije, więc spoko. Nie wiem, wyleczę się jeszcze tutaj, gdzieś mam pełno leczenia. O, dobra. Umiejętności mam rozdane.
Tylko przydałaby mi się tarcza ogólnie z tych, jak oni się nazywają. Ale wrócę na tego razu Glaga. Niech sobie nie myśli, że ja tak popuszczę mu. Fajne jest ogólnie to, mi się bardzo podoba, że ten minutnik działa w ten sposób, że macie taki dźwięk, który pokazuje wam, że ogólnie wiecie. Możecie mieć zminimalizowane margonem i tak dalej, ale będziecie ogólnie to słyszeć i wiecie, kiedy wbić, tak? Więc na przykład mogę sobie nawet w LoL'a grać, tylko no gorzej, jeśli w środku tej fajtu to zrobię. O, takie rzeczy to są. Dobra. Przedmioty od 50 do 70, do 75 weźmy. Wojownik. Czy jest coś? Pomocniejszych nie ma. Buter ręcznych nie ma. Jednoręczne? Co to jest? Nie wiem. Dwuręczna. Coś takiego jest. Dobra, jak na razie tego nie chcę. Tarcze nie ma, nawet zwykłej tarczy. Wcześniej była i nie wziąłem. Zbroja jest z gnoli. To chyba dostałem od jakiegoś widza. Kapturek mamy. Naszyjnik jest zwykły z tego. Dobra, no to chyba nic. Idziemy sobie, myślę, wcześniej może wejdziemy na ten. Na ten. Albo nie, może jeszcze do Iton pójdę na chwilę. Nie ma spiny. No naprawdę, weźmy sobie 20-25. Tak, żeby nie zostawiać. Nie, bo tutaj jeszcze był ten typek. A właśnie, bo z tych skrzynek właśnie mamy coś takiego. Ale że możemy kliknąć na to i widzimy, co z nich leci. A, to w ten sposób. Tylko nie wiem, co to jest ten Experimental Gold. Z tego się właśnie ponoć. To jest The Road to Legend. Czyli żeby zrobić właśnie te przedmioty. Tak. Dobra, i możemy sprawdzić z tego, co nam... Aha, to z tego są drakonity, czyli ta waluta. Z tego... Wow, to z tego też itemy są. Jakieś takie... Takie eventowe. Czaję. Myślałem, że z tego outfity będą, a to są itemy. Czyli na 50 level też możemy mieć... Aha, czyli możemy sobie bez kitu. Codziennie najlepiej, żebym to odbierał. To nawet nie mówię, że na 50 level, ale na jakiś taki, wiecie... 70. I do którego to jest poziomu? 300. Bo chyba te przedmioty były już w jakimś evencie, tak? One nie są może jakieś super wybitne, ale są... Nie, znaczy... Nie, no są spoko, tak jak widzę. Dwa rodzaje pierścieni są, zbroje też są. One były w jakimś evencie, tak mi się kojarzy. Możemy sobie też coś takiego wziąć. No drakonitów to raczej nie będę potrzebował. Znaczy, jak coś, to sobie mogę doładować. A jest jeszcze fajna rzecz ogólnie na tym margonem, wiecie co? Wchodzicie w premium i tutaj macie wyprzedaże. I ponoć to jest zajebistą opcją. Bo zamiast tylu, to płacicie tyle. I chyba sobie to zaraz wezmę, zaraz sobie przelę w pierdolę. Bez kitu, 80%. I wiecie, tam ulepszania to tam jebać, ale bardziej chodzi o torbę. I 80% zaoszczędzimy. Zrobię sobie przelew i kup. I chuj w to. Może nawet zaraz? Może zrobię cięcie małe. Dobra, nie bawię się jak na razie w to. Może będą też lepsze ogólnie okazje, powiedzmy, ale to jest fajne, naprawdę. Że patrzcie, jakieś Dragon Boxy tutaj są, nie? I co tutaj dostanę z tego? Aha, tu są outfity. To, co to jest? Nie wiem. O, tutaj na przykład jakieś ten, w ogóle takie powiedzmy boosty do tych, do skilli, że możecie na ileś się nauczyć skilla. Teleporty. Też spoko. Nie wiem, jak w cenie wychodzą, czy podobnie jak do tego... Wiecie, jaki jest tu przelicznik ogólnie tego, waluty względem błogosławieństwa, upgrade'y, czyli ulepszenia. Są właśnie te, czyszczące. Co to jest? A to jest dla wszystkiego, tak? To jest... Nie, to jest zmniejszenie wymagań. A to jest... Aha, to jest chyba właśnie... Nie wiem. Nie wiem, dobra. Strzały też są, tak? No to zwykłe takie przedmioty, które są też zwykłym margonem. Gold na przykład. To mógłbym sobie 75M kupić za...
Jakoś to mi się to liczy, jakoś to liczyłem ogólnie, ile tam wychodzi. Chyba za 3000. Nie, chyba za 1000. Nie wiem, kurwa, naprawdę, nie będę was oszukiwał, tak? Ale Golda też można sobie kupić. Podjąki jakieś są nawet. O, tutaj nawet jakoś tak wyglądają. Nie najgorzej. Możecie sobie 550 leczenia kupić za 300 tego. Czyli tyle, co kamień do Itan praktycznie. No dobra. Przeceny. No dobra, to to mamy. Nie będę tu wchodził. No i dobra, myślę, że mogę sobie wziąć udział w tym. O, biorę udział. Jestem chyba jedyną osobą tutaj. A jeśli będę jedyną osobą tutaj, to będę nie będę miał konkurencji. Czyli co oznacza, że wygram. Nie no, może wam opowiadam jakieś historie. Szczerze, nie mam jakiejś super weny, żeby nagrywać, ale chciałem wam pokazać też, co się dzieje, tak? No trochę jednak moje życie aktualnie wygląda tak, że pracuję. To on do końca miesiąca, tak? Potem będę miał trochę przerwy, zanim ogólnie będę miał samolot, którym się wyniosę z tego kraju, że tak powiem. Tak jakoś będzie się żyło w tym moim życiu. Ej, ale serio, tak sobie, wiecie, bo im mniej popularny świat, tym większa szansa, że, no wiecie, nikt nie przyjdzie tutaj. Jak na razie tutaj żadnych tych nie widzę, żadnej konkurencji. Tylko najgorsze jest to, że ja tu będę czekał jeszcze jakieś 15 minut, zanim ktoś mnie odwiedzi. I o czym miałem wam tu opowiadać? Bo ja nie wiem. Bo w moim ekwipunku to się nic nie zmienia. Dostałem tam od widzów, to tam podziękowałem milion razy i ogólnie. Ale nie, to była osoba, która mi zarzuciła to, że to nie fajnie wygląda ogólnie względem tego, że wiecie, dostaję coś od widzów i ogólnie bazuję tylko na tym. No tak, zgodzę się. Tylko to też nie jest tak, że ja ogólnie poprzestanę na tym i będę siedział na jakimś 59 levelu. No jak na razie to wiecie, nie miałem też jakoś bardzo dużo czasu i chęci też. No był weekend, to jednak wolałem to spędzić ten czas. Wolałem ten czas spędzić ogólnie tak ze znajomymi i tak dalej. Moja dziewczyna miała urodziny i też musiałem parę rzeczy pozałatwiać i teraz tak naprawdę musiałem ubezpieczenie przedłużyć do samochód, musiałem tam się też, wiecie, jakieś takie mniejsze bądź większe problemy jednak są, tak. Muszę też troszeczkę spraw jeszcze do końca pozałatwiać przed moim wyjazdem, że tak powiem. O, patrzcie, mam dużo miksturek z tych Vermontów. A wiecie, co jest dziwne? Bo chyba tak jest. Jest taki NPC w Tuzmer, nie? I ten NPC pozwala wam sprzedawać te galaretki ogólnie za 15k chyba. Chyba za 15k sprzedajecie te neutralne galarety, tak? A normalnie byście sprzedali to za... Ma to wartość chyba 9 albo 10k, a u handlarza to jeszcze sprzedacie to, wiecie, troszeczkę mniej. I akurat zawsze, kiedy grałem sobie na jakimś innym świecie, to zawsze korzystałem z tego. No tutaj NPC-ty nie mają konkretnie takich samych dialogów, no i nie mogłem czegoś takiego zrobić. Ej, to był błąd, że ja tutaj tak wcześnie przyszedłem. Bo wiecie, może się tutaj okazać tak, że no jeszcze mam 7 minut powiedzmy stresu, tak? Ktoś przyjdzie 20:30, elo, 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 zabija mnie i bierze sobie nagrodę, tak? Nie wiem, może zrobię najwyżej małe cięcie i wrócimy, jak będzie 20:30, bo nie chce mi się tutaj tak... Znaczy, nie mam też o czym gadać, szczerze. Nudny jestem. 20:29, kurwa, nikt nie przyszedł jeszcze. Przyszedł jakiś jebany cfel, który ma... nie, dobra, ma 52 level. To Bajlando, wariacie. Chyba. No chyba mnie nie zabije. Bo się popłaczę. No kurwa, czekałem minuta przed czasem. Chyba, że zaraz przyjdzie jakiś drugi i mnie dobije. Albo ja przegram po prostu. No jak na razie to nie zadaje mu za dużo. Aha, nie mam energii. No kurwa, ile on ma tego? On ma 100% życia. Kryt mi wszedł. Ma 460 leczenia turowego. Co kurwa? No nie, to dlaczego musiał przyjść? Pierdolę tą grę, kurwa. Jeszcze mu... No dobra, 36% życia. Ja pierdolę, kurwa. Zostałbym jebane błogo, ale nie, oczywiście. Ale
Jeszcze jakby to wiecie, bo jakaś taka wyrównana ogólnie. A czy chodzi mi o to, że jakby było więcej osób, to jeszcze bym tak nie rozpaczał. Ale to kurwa jedna osoba przyszła. I mi już wkurwiła. I idę sobie stać na rozuglaku. Pierdolę to. Chyba tam jest mój dom. Dobra. Nie no, coś tam jeszcze nagram i tak dalej, przygotuję się bardziej. No nie wygrałem, dobra. Coś tam poekspię, coś tam porobię i tak dalej. Elo.